Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes Chronicles. Moi drodzy, przepraszam za opóźnienie. Dla tych, co oglądają to na bieżąco, dla tych, co oglądają później w playliście, pewnie nie ma większej różnicy. Okej, lecimy. Misja przewoźnik, misja druga. W zasadzie jest początek. Dziwna rzecz, bo ja sądziłem, że to będzie mój przeciwnik, ale o dziwo fioletowy jest moim sojusznikiem. Dlaczego? Nie wiem, może zostanie to jeszcze nam wytłumaczone w jakiś tam sposób. Przy drodze siedzi staruszek, żebrzący momenty, patrzysz na niego i dochodzisz do wniosku, że nie wszyscy poszukiwacze przygód uciekli z podziemi. Jego zbroja jest pokryta rdzą, a miecz złamany przy rękojeści. Widać, że jest bliski śmierci. Mógłbym sobie wznowić stoper, byłoby dobrze. Nie szwędaj się bez cały tymi tunelami, udzielił się mądrej rady. Różne stwory wyskakują za każdego rogu i spod każdego kamienia. Bądź dobrze przygotowany do obrony, inaczej skończysz jak ja. Rozkazujesz kilku ludziom wynieść biednego starego głupca na powierzchnię, ale przed śmiercią, aby przed śmiercią jeszcze raz zobaczył słońce. Pewnie zaraz będzie zasadzka, tak? Na tym to polega zapewne. Hajs, załóżmy. Tarnum. Tu. Co tu leży? A, widzicie? Jakie celne oko. A weź expa. W sumie 12 poziom tylko tutaj można wbić, więc też nie ma co się jakoś napinać straszliwie. W sumie jak weźmiesz gryfy, weźmiesz balistę i tą armię, co tutaj jest, to powinno być git. Powiedz, masz slowa. O, w końcu mamy slowa. Na to po cichu liczyłem. Znaczy, wiecie co, ja bardzo lubię grać zamkiem. Do 5 jednostek w zamku to jest w zupełności wystarczające do zasadzie gry. Znaczy, oczywiście nie jestem na jakimś tam high-endowym poziomie, ale jeżeli chodzi o jakąś taką casualową rozgrywkę, to 5 jednostek w zupełności starcza. Mamy Kaiden Wojny, mamy kilka przydatnych, przyjemnych rzeczy, więc generalnie jestem zadowolony. Nie ma na co narzekać tutaj. Kopalnia złota, widzę, że jest do zdobycia. Chętnie to zrobię, ale najpierw bym kopalnię drewna jakoś zdobył. A załóżmy tą. Edric, dojedziesz tutaj w turę? Zobaczymy, jak nie to tarnumem będziemy musieli je łyknąć. Nie, dojedziesz, pięknie. Tu masz jakiś żołnierzy, wrzuć mi tych kuszników. Mogą się przydać, oczywiście tak do boku byśmy się przerzucili. O, coś takiego. Tarnum na południe. Edric, tak stoisz i tak. Ty, przyjacielu, jedź tu. Tutaj pojedziemy zaraz tarnumem, żebyśmy mieli kopalenkę złota. Czekaj na mapę, w której nie powinniśmy mieć raczej problemów z surowcami, bo mamy 2K na starcie. Czy wy się będziecie bili ze sobą? Powinniście przynajmniej, tak jak to dobrze rozumiem. Herb męstwa. Najpierw Czubert zajść tutaj. Podrzuć mi ten, o właśnie, dwa te artefakty. To będzie bardzo miły artefakt. Generalnie rzecz ujmując, bo i tak jeżeli przegramy już, to przegraliśmy kompletnie. A tak to daje nam to sporo szansę, że jeżeli wrogowie będą nas z jakimiś głupkowatymi bohaterami atakowali, to mam praktycznie pełną gwarancję, że ich rozstrzelamy na pewno. Rozłożymy, o tak może powiem. Śmigaj tutaj. O, okej, przyjacielu, chodź. Zacznij od ciebie. Dobra. Gryfa tutaj. Bomba. A zmiękczamy go jakoś? A mam tego slowa teraz, nie? W sumie w piździu generalnie wiedzy, tak gdyby się na ten temat zastanowić obiektywnie, to mamy naprawdę sporo tej wiedzy, bo to jest plus 6 wiedzy. Jeszcze mamy zaawansowaną mądrość, czyli czar 4 poziomu są już dla nas dostępne. Co nie ukrywam, jest wybitnie dobre. O, diaboły. Plus 1 do mocy. Ciekaw jestem, co już to za misja. Grzej w tą stronę, przyjacielu. Niewykluczone, że wymagany jest jakiś poziom po prostu do tej misji i tyle. Kamień. Mogę nie zrobić zamku, jeżeli kamienie nie zbiorę szybko. Byłbyś bardzo przyjemnym sojusznikiem, gdybyś mi coś podesłał. Błagam, kamień. Nie ma kamienia. Czy się zamieniamy, czy nie? Zaraz będę musiał się zastanowić. Co za misja? 10 poziom, okej. Okay. Ajajaj, nie zdążyliśmy i tak zebrać kamyka. Szkoda, plus 1 do wiedzy, chętnie bym zebrał. Czubert. A 5 mi zabraknie. Jak bardzo mocno musiałbym się sprzedać? No bardzo mocno, ale chyba to będzie tego warte, wiecie? Może tak, może nie, kurczę. Szybki start to jest dla mnie naprawdę bardzo ważna rzecz, więc uważam, że chyba nie robię sporego błędu. Wykonując taki rush. O! Prosisz o złoto, okej, wyślę ci coś. Dziś dotarłem do wiadomości zawierającej informacje taktyczne o prowincji. Te tunele to koszmar dla obrońcy. Do naszego zamku prowadzą 3 główne szlaki, tak połączone, że wróg może zaatakować z każdej strony. Musimy oczyścić okolice i założyć dobrze strzeżoną bazę. Zawsze pamiętaj, że wróg nigdy nie jest daleko, gdyż ta jaskinia zasila wiele stworów. Bądź ostrożny. Chciałbym mieć 3 armie zamiast jednej. Jak mam zorganizować skuteczne ataki, jeśli ciągle muszę pilnować swoich pleców? Menduza przyrost. Klepsydra diabelskiej godziny to nie bardzo jest mi potrzebne, bo ona chyba pozbawia szczęścia, ale mimo wszystko się jej pozbądźmy. Hajsiwo. Mąków zaraz odblokujemy. Niepotrzebnie ten zrobiłem ruch. Kapitol. I wyślijmy temu naszemu purpurowemu surowcu, bo jeżeli on wymaga tego, to... O, wyślijmy mu. Nie wiem, czy to nie jest błąd mapy, słuchajcie. Gdzieś mi pisaliście właśnie, że w Chroniclesach jest sporo właśnie takich błędów, że... Właśnie takich czeskich, można by powiedzieć, błędów. Co to za artef... Że co? Że co? To jest jakiś żart?
Wybaczcie, nie wiem jak to mam traktować. W jakiej kategorii? Chyba żartu. Nie wiem. 30 hapsów. 4 zdechnie. Kusznik. 4, dużo. No niestety nie mamy jeszcze bohatera high-endowego, więc nie ma na co liczyć. Dobrze. Dobra, po ptokach. Mamy mąka. To jest też zawsze dobra rzecz. Zobaczymy, co tu się będzie znajdować jeszcze. Dobry Boże. Przecież to jest jakiś absurd. Tak dobry artefakt tutaj. Nie wiem, co poeta miał na myśli. Naprawdę nie wiem, ale... Ale śmierdzi to hardo przeginką. Naprawdę, moi drodzy. Dobra, weź trochę mąków. Weź trochę, nie wiem, kuszników. W sumie to zaczekaj, kto jest szybszy. 5, 4, 1, 4. Ok, tak, zaczekaj. Skończmy turę. Wy się powinniście bić chyba, czy nie? No jednak się powinni bić, bo sobie zabierają rzeczy. Edric, ty będziesz lepszy tutaj w sumie w walce niż Czubert. Więc wolę ciebie tam wysłać. No, kusznik ulepszony to jest, moi drodzy, podstawa według mnie gry, jeżeli chodzi o zamek. Czy harpie bym położył? Myślę, że tak. Może nie tyle co Czubertem, co Edrikiem raczej, chociaż w gruncie rzeczy chorągiew w harpie. Jeżeli bym jakoś morale strasznie nie położył, to nie powinno być tak ciężko. No, harpi hax czekają, słusznie swoją drogą. 135. Pięknie. No właśnie. Tak się kończą bitwy po wizycie w gównie. No i teraz po wszystkim? Nie, jeszcze jedna. Stracisz przynajmniej ten negatywny efekt morale, który miałeś na sobie, więc w gruncie rzeczy jest ok. Mogę przejść tam? Ja tam chcę przejść. Hajs. Kończmy turę. Wy się możecie bić, wiesz o tym? Powinniście się bić nawet. Taka luźna sugestia ode mnie. Grzej na północ. Kopalnia. Dobra, to mam 5k przychodu. Plus tam Czubert chyba. Istota o szczurzym wyglądzie mówi. Odwiedź świątynię zła, jest niedaleko stąd na południe. Później podziękujesz. Będziesz musiał zaglądać tam co tydzień, dopóki nie zbierzesz odpowiedniej liczby gogów, by zadowolić tego starucha, który ich potrzebuje. Okej. Okay. Czyli ty będziesz chciał gogów pewnie, tak? Okej. Okay. Teraz nie musimy już rekrutować wojska, przynajmniej na razie. Skończmy turę. Zastracisz swój zamek, głupku. Jak można być tak grubym? Radzimy, mój przedstawiciel, moich doradców, wynająć tylu bohaterów, na ilu cię stać i rozkazywać im stale patronować tunele. Wróg roi się w tych tunelach niczym robactwo, a ma przy tym tyle samo honoru, co robale. Za wszelką cenę będzie próbował nas podejść. Okej. Okay. Banda chowańców pląsa wokół wejścia do jaskini, podając sobie błyszczący hełm, jakby prowadziły jakąś bezstydną grę. Gdy podchodzi jeden z nich... W hełmie na głowie krzyczy. To nasz hełm, nie dostaniesz go, ty blada kupo mięsa. Podrywamy ci ręce i nogi, nim zdążysz plunąć okiem. Ale przy ten hełm jest zajebisty. Ja go chcę. My go bardzo chcę. Jak z tego dowcipu. Jak cię złapię, będziesz mój. A pozbądźmy się ciebie. Przynajmniej jakoś tam częściowo. O, dobra, ty już nie grasz. Ciebie Gryf dojedzie. O, bomba. 2. A, bo jest szybszy jednak od Gryfa, ale ty mu nic nie zrobisz. Cię w kontrataku zabije. Pikiniera mogłeś już bić, jeżeli coś. Okej. Okay. Fuck yeah. 50 gogów. Dam ci opończe przeciwstawiania. A poza tym, jeśli chcesz zająć przewoźnika, powinieneś i tak przyprowadzić do mnie te gogi. Okej, okay, czyli to może być ważne. Zrekrutujemy bohatera jednego, żeby tam stał na stałe. Sorsza? Czy Adelaide? Adelaide, masz finanse, to spoko. Ulepszmy ci tych. Oczywiście zostawisz ich uprzednio. I ty pogrzejesz tutaj, moja droga. Będziesz stać tutaj, właśnie za Czubertem. Edric, zapraszam tu. Weź wynajmij wojska troszkę więcej. Spróbujesz coś tutaj pogonić, towarzystwo, w tych pieprzonych tunelach. 7. Nie za dużo tego będziesz miał. Zaczekasz jeszcze turkę, oczywiście z Gryfem, tylko przy pasze. Mhm, ty jedziesz po hajs. Dobra, to zbierze zaraz ta moja druga bohaterka. Ty pojedziesz w tą stronę. Edric, stój, Tarnum, jesteś na miejscu. Czy on straci ten zamek? Czemu komputer jest tak gruby?
Nie, nie straci go chyba. Chyba. Czy to jest komputer? Haj siwo. Haj siwo. Maszyny oblężnicze nie potrzebujesz chyba jakoś specjalnie. Dobra, Adelaide, stajesz tutaj. Twoją robotą jest co tydzień zrekrutować gogi i śpisz. Ty zaś, przyjacielu. Ty też tam byłeś, Tyraelu, pamiętam. Weźmiesz to, co masz. Książkę czarów masz. No, weź to, co masz. Myślę, że jakieś tu głupie zombiaki czy inny syf możesz pogonić się. Jakieś zawszone harpie tutaj czy coś. Powinieneś sobie dać z tym radę. Zobaczymy jak bardzo, ale... Liczę na to, że mamy gryfa, który ma w cholerę ruchu, więc... 110 na japę. Plus strzałki dwie. Dobra, wy defendujcie to. O, szybsza będziesz ode mnie. O, wlecisz. Nie zdechł na całe szczęście, ale wlecisz pewnie jeszcze raz. Kurwa, czar chciałem nacisnąć. Ale to zgałganiłem teraz. Ach, to było gałgański ruch. Gang gałgani, słuchajcie, moi drodzy. Po prostu. Front. Front. Tu, zabij tego śmiecia. Teraz olej tego śmiecia i wleź tu. Dobrze. Niestety kolejny kusznik w dół. I teraz ty strzelisz tu. Przeżyło to śmieciastwo. Nie sięgniesz go teraz już, nie? No, że nie zabił mi go, już się bym wkurzył wtedy. Dobra, jeden gryf, dwóch kuszników. To boli, ale za kopalnię myślę, że mała cena. Trzeba walczyć z tymi małymi armiami tutaj. No z tym hełmem już teraz to... Sili mi się sformułowanie gra na kodach w tym momencie. Kurwa, fioletowy, kim ty kurwa jesteś? Co ty wyprawiasz? Co to w ogóle za gra jest? Czy tak się nie gra? Tak się zdecydowanie nie gra. Kopalnia złota, widzę. Tu stoisz, Edric. Tą samą pułapkę, co ten bohater, spoko. Nie chciało mi się, wybaczcie, już tego czytać. Ostrzelaj tego głupka. Serio? Defenda mogłem dać w sumie. No, daj już tego defenda, bo... Żenadix po prostu, to co się tu wyczynia. Wrócisz po armię. Jeżeli masz cokolwiek czyścić tutaj faktycznie. Mój sojusznik jest po prostu płodem. Prawda, jeżeli chodzi o rozgrywkę jego, jest amebą. O, jest i oponent. Serio? A, pojedziesz na jego zamek. Sprawy układały się całkiem dobrze, dopóki jeden z weteranów nie zaczął opowiadać o kampanii Riona Griffonharta przeciwko tyranowi barbarzyńcy. Mówił o odwadze Griffonharta, o tym, jak stanął przed ogromną armią tyrana i wyzwał brutalnego króla na pojedynek, aby zapobiec dalszej rzezi. Król barbarzyńców był silniejszy, wyższy i zaślepiony nienawiścią, która wydawała się niezaspokojona. Posługując się sprytem, a nie złością, Griffonhart wypluł trzewia głupiemu dzikusowi. To były jego słowa. Stary żołnierz ściągnął swoją powieść, wyjaśniając, że barbarzyńska armia musiała być przekonana o tym, że król jest niezwyciężony, bo gdy żołnierze zobaczyli, jaki władca pada, stracili wolę walki i uciekli. Musiałem ugryźć się w język, aby nie powiedzieć kilka słów w swojej obronie i gdy jego słowa stały się nie do wytrzymania, odszedłem. Jedno jest pewne, ten człowiek przez najbliższe miesiące będzie kopał latryny. Jako księżniczka obrażona, uhuhuhu. Pupka boli, co? Magia powietrza, łohuhu. Masz, zaczynasz być kandydatem naprawdę świetnego bohatera kampanijnego. Ty mi to przejąłeś. No tego nie pogonię chyba. Choćbym bardzo chciał, to może być problem. Ty masz zbierać te gogi. Ty wróć tu po żołnierzy w końcu. Jakichkolwiek. Wstaj, nie zrób. Zawsze przydatny budynek. 7, 8. Kurde, 7 mąków na tydzień. To jest bomba, nie? Spoko. Tak, tak, tak i tak. I w tym momencie masz armię, która jest zdatna do czyszczenia większości gałgaństwa z okolicy. Nie jestem przekonany, czy powinienem. Wrócisz może do swojego zamku? Nie, niestety dostaniesz pierdol. Jak głupim trzeba być. Albo jak gruby. Nie wiem. You name it. Jeszcze z magią powietrza niedługo będzie takim rozpierdalatorem. Bang. Slow. Co ja zrobię? Co ja w ogóle wymyślę, biedny? Och, ja biedny, co ja pocznę? No, dawaj do przodu, Horn Demona pogniesz tutaj. O, okej, okay. Porobiony, jak to się mówi. I tak mam kajdan wojny, więc... Kajdan wojny mam w plecaku. Nie spierdolisz mi, chłopaku. Kto zna klasyki?
Mam nadzieję, że wszyscy. Tu już brałem w tym tygodniu, brałem, dobra. Ty oczywiście stoisz. A ty gdzie żeś polazł? Śmieciu. Dobra. Za najbliższego zakrętu tunelu dobiega cię kwaśny odór. Ostrożnie poruszasz się naprzód, spodziewając się zobaczyć martwe leżące na ziemi ciała martwych stworzeń, ale zamiast nich widzisz chodzące zwłoki, zombie. Ho, ho, ho. Teraz to jest fajna armia, tylko kuszników trochę mało. Ale gryf, 23 gryfa, to jest dobrze. Chodź. Okej. Okay. No prostej nie będzie, ale cóż. Defend, wait. Dawaj, prosto. Już wystrzelamy po prostu ich na szybciocha. No i 16 mieczników. Kurde, ja tak lubię mieczników, jak łamaczy linii. Te dwa ataki na czwartym poziomie jest bomba. Strasznie lubię. Kurde, no pojedźmy ich, nie? Many już chyba nie masz teraz, nie? Kusznicy zabolą pewnie. Strzelaj. Jeden mniej przynajmniej. 6 kuszników. No mam nadzieję, że to będzie koniec strat przynajmniej w linii strzeleckiej. Jeden spadł przynajmniej. I to powinno być po wszystkim. Dobrze. Dobierz monków. Dobra, i wracaj się. Już za dużo strat jak na ciebie, wydaje mi się. Ty oczywiście czatujesz. Drugi poziom. Kurde, możemy robić magildy, nie? Dlaczego by nie? Skończ turę. Śmieci mi wszystko wyzbierają. Czy ty planujesz w ogóle się bronić? Szlaki komunikacyjne już działają, królowa Liston wysyła coś więcej niż tylko suchą wiadomość. Najdroższy Tarnumie, jestem wdzięczna za twoje nieustające wysiłki w poszukiwaniu duszy mego ojca. Był dobrym człowiekiem, który walczył honorowo i umarł z godnością. Zdając sobie sprawę, że musi ci być ciężko, obłożyłem szlachtę podatkiem na rzecz honoru mego ojca i wszystkie pieniądze posłałem tobie. Proszę, znajdź szybko mego ojca. Jej serdeczność przestraszyła mnie, ale zdałem sobie sprawę, że i dla mnie ta władcza młoda kobieta jest kimś bliskim. Czy ty znowu się zakochałeś? Tarnum jest tak po prostu kochliwym bubkiem. Jeszcze przede wszystkim jest takim kurde dupkiem, jeżeli chodzi o charakter. Niesamowita persona zbudowana po prostu tutaj. Taka pełna sprzeczności. Z jednej strony mówię, taki naprawdę spoko gość, a z drugiej strony taki pajac. To jest jeszcze neutralny garnizon, więc może zawczasu pójdźmy i zdobądźmy ten zamek. Przepraszam, nie przeczytałem, jakoś przeklikałem to. Ten drugi odcinek będzie krótszy, bo i tak mówię, dzisiaj są opóźnione odcinki, więc nie chciałbym, żeby były jakoś mega bardzo opóźnione. Ten myślę, że będzie 21. O, pięknie, mądrość. O to chodziło. Tak to się robi. Dobra, jedziemy na twój zamek. Trzeci. Jak Nidas przystała te surowce, to spoko, mogę sobie czwarty magil strzelić. Bo Tarnum może z tego skorzystać już. Wróci pewnie. Ten pojedzie na tamten zamek. A ja pojadę pewnie tutaj na pomarańczowego zamek. Otóż to, Blackburn. Blackburn. To jest drużyna piłkarska w telewizji angielskiej Blackburn, jeżeli się nie mylę. Kalf, kurde, to może być ciężkie. Dobra, kif to. Zajedź tędy. No wieje mi do zamku, ja go z zamku chyba nie pojadę. Czwórka. Pokaż to. Slayer i smutek, więc... W sumie Lipton. Co ty zrobiłeś, przyjacielu? Purpurowy został pokonany. A co z garnizonami? To wszędzie tam walczyć, jak grubym trzeba być. Zapiszmy grę i spróbujmy sforsować zamek. Otóż to. Dobra, zamek jest do pojechania. Nie bez strat, ale do pojechania. Niestety, to zaboli. Jak ty z maną, przyjacielu? Na bakier, można by rzec. Przez mury. Dawaj tutaj. Kuszluk jeden zdechł. Dawaj. No wyjdź tym psem. Dobra. Okej, okay, wlatuj tu. Chociaż mogłem w tego uderzać. Zdychaj. 70 obrażeń. No jeszcze jedna tura strzału będzie. Mogłem defenda w sumie. A! Dobrze. O Jezu, familiary jeszcze zostały. A on ma zawsze kontratak. Dobrze. Huch. Uratowała mi zdolność specjalna gryfa. No zawsze to lubię mieć. I w sumie... Tak teraz przekminiłem. Patrzcie, jak się dzisiaj Tarnumem zrobimy wjazd w Blackburn. Zrobimy jutro... Nie, ty się obudź, przyjacielu. I jutro zrobimy wrota wymiarów, to ja mogę się przenieść tam, na ten drugie miejsce. Drugie miejsce. I połączyć się armiami. Oj, po łąkach. Bieda. Bieda duża. Mam maslowa, ale to nie wiem, czy ja chcę to koniecznie rzucać. Gagatki pewnie do mnie wyjdą.
Ja mam mocne czary, więc może z tego bardziej skorzystam. Fireball za 135. Pieprznij tutaj. Okej, miło. Balista tutaj. Podleć. O! Łupie ten zamek strasznie. Proszę bardzo, z sierpa mu wyjedź. Dobra. Dwa kontrataki na całe szczęście są. Ty gnasz tutaj na dół. Kończ tego. Wbitka do klubu w hawajskich koszulach, okej. O, tutaj sieknij. Pięknie. O to chodziło. Nie zajedziesz go, nie? Chociaż może z pomocą kusznika. Spróbuj tak go dojechać. Dobrze. O, to mi chodziło. One more time, dawaj. Teraz ty zbierz kontratak. A, już był kontratak zebrany. Ile? Powinieneś dać radę. Dobrze. Zaawansowany talentu magicznego nie będę brał. Zrób jeszcze raz Bractwo Ognia. Kiciorek, miszorek. No i pięknie. Super. Dostajesz świeże konie. Ulepszmy wojo. Można faktycznie tu na kilku bohaterów spokojnie grać. Tu jeszcze jakiś dwóch kuszluków zostało. Ciebie jeszcze wrzućmy. A może uda ci się jeszcze jakiś na mieście złapać? Jakieś wojsko, że tak powiem? Tu byś dał radę. Ty, wiesz co to zrobimy? Patrzcie, zróbmy coś takiego. On będzie troszeczkę więcej ruchu i trochę na mieście hajsu złapiemy, czy armii, przepraszam. Ty nie rekrutujesz się teraz w tym tygodniu? Nie, już się rekrutowałeś, dobrze. Tarnum, zostaniesz tutaj do końca tygodnia, zatem 7-6, ok, git, to oczywiście tak robimy. Edric, ten sam patent. Wojsko jest tutaj, bohater się chowa. Tutaj, zrób to, co mi tam. I tyle hajsu, że nie muszę się o nic martwić na ten moment. Dobra, te gałgany nie wiedzą bardzo, co ze sobą zrobić. Tutaj się krzątają cały czas. Dobra, wrzuć tak. Czuję, bym wypuścił stąd. Może wrota wymiarów? O, to jest pomysł, patrzcie. Żeby się w sumie fajnie tak obronić. Patrzcie, co możemy zrobić. Tak. Wyjdź, przyjacielu, stąd o jeden krok. Tarnum. Wteleportuj się tam. Pięknie. Podrzuć to, podrzuć to. Podrzuć balistę. A sięgniesz, Edric? Nie sięgniesz. Bez ruchu. A, nie, Edric. A ty, Edric, sięgnie. Pięknie, o to mi chodziło właśnie. Tak. Podrzuć wojsko. Jeszcze tak, na pewno to. Na pewno kajdan, żeby mnie nie spieprzył. Kapitan Kajdan, wypierdolicie z kasy. Wrzucaj żołnierzy, tak. Co ty jeszcze masz tutaj w tym zamku? 41 was. Za coś się raz na pewno wrzuci. Zamiast gryfów 9? Nie, może zamiast tych gagatków. I teraz ty, przyjacielu, capiesz tego. Edric się już przerzuci w docelowym, jakby w tam niedalekiej przyszłości przerzuci się na... A, przekręta ziemia. Pierwszy poziom nie działa czarów. Czy ty, drugi poziom nie działa czarów. Pierwszy tylko działa. No i słuchaj, śmieciu, musisz ze mną walczyć, co oznacza nie mniej, nie więcej. Nie mniej, nie więcej, że po prostu cię rozstrzelam. Za dużo strzałów. A ty jesteś nikim. Dobra, po tej bitwie myślę, że kończymy. Kim ty, kurwo, jesteś, jak zwykł mówić klasyk. Dawaj, 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 w pieska. Hopsa. Ty lecisz tam, ty w piesa. Piesę, wow. Dawaj tu. Zaleć tutaj. Na prostej, pięknie. Rozjechany, porobiony, jak to się mówi. Bang. Jeszcze. Wjazd na chatę. Dawaj. Teraz tu. Subcio. Trzymaj go tutaj związanego. Bomba. Ściągaj. Ilu was zostało? Jeden. Dobra. Gang Gałgani cię dojechał. No i co ty, kim, co ty jeszcze sobą reprezentujesz? Nic. Kalchu. Bang, mamy to. Serio? Ej, to jest niegłupie. Gdybyśmy zbierali tutaj diabły, mieli 10 poziom, otworzyli to, zbierali sobie diabły, a później to ulepszyli na arcydiabły, to w ogóle nam daje mega przewagę. No, 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 to jest pomysł. Ty miałeś coś na mieście jeszcze złapać. Dobra, i myślę, że zaraz skończymy turkę. Okej, subcio.
Tu się trochę boję, że mi ktoś zaraz dojedzie. Ale moi drodzy, to jest dobre, żebyśmy sobie zakończyli na teraz, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam za opóźnienie raz jeszcze. No i co klasycznie, bo emigracji byliście wy, a to były Heroesy 3. Chronicles. Władcy podziemi. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.